Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie króciutki odcinek ze względu na niedzielę. Czas sobie odpocząć po całym, że tak powiem, tygodniu maratonów streamowych. No i oczywiście robię ten film ze względu na to, że no, zrobiłem update, że tak powiem, mojego harmonogramu na najbliższe dwa tygodnie. No i tak, zaczynając od jutra, czyli od 7 sierpnia, mamy film tylko jeden z World of Tanks o 15, bo jeśli sobie chcę jeszcze troszkę odpocząć, wiecie, odsapnąć do tych streamów kolosów, to jeszcze nie. Chociaż zastanawiałem się, czy streama z Watch Dogsa nie zrobić o 16 albo kiedyś. Moje właśnie nie wiem, czy środa, czy ten poniedziałek, ale na razie stwierdziłem, że w środę. Zobaczymy, może być w poniedziałek, ale to jeszcze tam najwyżej zaplanuję streama, to zobaczycie. We wtorek już jest pewne, film z WOTA o 15 i potem standardowo stream z PS4 z Horizon Zero Dawn około 20. W środę to wiadomo, film z WOTA o 15. No ten stream albo będzie jutro, albo będzie w środę, no to już tam, ale pewnie w środę obstawiam. W czwartek zdarzenie pewne, film z WOTA o 15, stream z znowu PS4 standardowo z Horizon Zero Dawn około 20. Piątek już standardowo, film z WOTA o 15, stream z WOTA też od około 20, czyli to taki standard już, tak jak wcześniej robiliśmy. No i w sobotę planuję zrobić streama z Watch Dogs też około godziny 20. I te streamy oczywiście maksymalnie 4 godzinki, więcej, że tak powiem, nie zamierzam, że tak powiem, no, robić. No i cóż, znowu potem zaczynamy taki malutki, teraz mniejszy maraton, aczkolwiek też będzie się działo. Stwierdziłem, że jednak filmy, pomimo dosyć sporych i długich streamów, powinny być filmy z WOTA, bo jednak przysyłacie mi te powtórki na tego maila i robi mi się ich coraz więcej, ja tak powiem, zaległych, a tutaj wersje WOTA się zmieniają co chwilę i muszę po prostu, ja tak powiem, ponagrywać to, co mi wysyłacie. Jeśli macie coś teraz, to jest dobry czas na to, żeby jakieś dobre bitwy teraz wysłać mi na maila. W opisie będziecie mieli wszystkie informacje do tego. Także bardzo serdecznie zapraszam. I po prostu zachęcam do wysłania tam. Jest kolejka oczywiście dosyć spora, no tam mówię tak z półtora, z miesiąc się trzeba będzie czekać, jak ktoś wyśle teraz, nie? Ale już teraz wyślijcie, to na pewno będzie to na skrzynce i będę miał to, tak powiem, w jednym miejscu. No i cóż, zaczynamy kolejny maraton o 14 sierpnia. I to już potem właśnie te filmy z WOTA. Film z WOTA o 10, stream z Watch Dogsa, aby zakończyć już tą grę, bo myślę, że wydaje mi się, że po tych tutaj streamach zakończymy już Watch Dogsa. I tak standardowo około godziny 12. We wtorek film oczywiście z WOTA o 10, potem standardowo z PS4, stream z PS4 Horizon Zero Dawn, aby może zakończyć, bo może, bo nie wiadomo, tutaj dwa streamy, te były wcześniej jeden długi, no nie wiem, może się uda, może się nie uda, dlatego napisałem może. Byłoby fajnie, jakbyśmy zakończyli, ponieważ w następnym tygodniu, po tym tygodniu będzie premiera chyba tego Uncharted nowego. No to będzie trzeba będzie grać sobie, trzeba będzie od razu kupić i pograć. Także zamierzam tak zrobić, kolejny repertuar, ale to już później. Co my tu mamy dalej? W środę, no stream z WOTA, aby nie było, że nie gram w tego raka, o 12 godzinie około. Niestandardowo, ale tak postanowiłem, żeby był w środę. W czwartek film z WOTA o godzinie 10, stream z Batmana Arkham Origins lub GTA 5, to już jak chcecie. Napiszcie w komentarzach najlepiej, co byście chcieli, czy GTA 5, czy Batman Arkham Origins. To sobie po prostu to sobie skonfiguruję do streama i też około godziny 12, już standardowo te długie streamy. No i w piątek oczywiście też film z WOTA i stream z Wiedźmina 3, kontynuacja z tej przygody, bo to też chciałbym kontynuować, bo to jest naprawdę bardzo fajnie mi się to gra i z dobrej jakości, nic się nie zacina, także super, naprawdę Wiedźmina musimy tutaj, tak powiem, grać dalej. No i w sobotę postanowię sobie zrobić wolne, bo już wiadomo, będą jakieś obowiązki, w tą sobotę akurat nie miałem, dlatego mogłem sobie pozwolić na tak długi stream. Następnie niestety już, nie, na koszenie trawy, jakieś tam, wiecie, że tak powiem, domowe rzeczy trzeba będzie robić, to nie będę mógł, no i w niedzielę raczej też nie. Znaczy, sobie zrobię po prostu wolne, tak. No i oczywiście streamy, postanowiłem, że 12 godzin to jest zbyt dużo i zmniejszymy to do 8 godzin, bo strasznie się męczę, pomimo tego, że no daję radę, bo oczywiście daję radę, szczególnie przy dobrych grach. Szczególnie przy dobrych grach daje radę grać te 12 godzin albo nawet więcej, no ale już bez przesady 8 godzin wydaje mi się, że to będzie tak idealnie.
i nie będziemy tego, chyba że ewentualnie czasem jak będę miał więcej czasu tym wieczorem, to jak najbardziej, bo nie chciałbym przedłużać za bardzo, bo mówię, jest to trochę wycieńczające, szczególnie dla moich oczu, bo robię krótkie przerwy, żeby wam nie przeszkadzało, to na 20 minut co jakiś czas sobie robię przerwę, a to tak coś zjeść, a to coś tam zrobić, rozprostować kości i jest on, ale jednak oczy cały czas pracują, trzeba oszczędzać, bo no bo mogło się szybko skończyć, jakby to można było powiedzieć. Dobra, z update'u informacji tutaj są tyle, także zachęcam tutaj każdemu to powysyłać. Moderatorzy na streamy też będą wysyłać, jak ktoś się będzie pytać, ten link do tego filmiku, bo to jest update z tego poprzedniego. No i cóż, jeśli chodzi o cały ten tydzień, no to powiem tak. Niech nam się tylko menadżer czyta. Zwycięzcą, że tak powiem, najdłuższego streama jest oczywiście Wiedźmin 3 Dziki Gon. Wczoraj prawie 14 godzin graliśmy w tą grę. Zarobiliśmy tutaj 643 wyświetlenia, 50 na plus, 7 na minus. Rekord jeśli chodzi o minus, bo tego dawno nie było i minus 7. Drugie miejsce zajął, o dziwo, WOT. Nie, zająłby oczywiście Watch Dogs, ale to zaraz wam powiem o co chodzi. Ale niestety zajął drugie miejsce WOT. 558, 52 lajki do góry i 3 do dołu. No, mniej. No i trzecie miejsce jest niestety Watch Dogs. Dlaczego? Otóż prawa autorskie. Niestety w tej grze mamy radia różnego rodzaju, które zawierają niestety muzykę z prawami autorskimi, co spowodowało, że ograniczenie wyświetlenia filmu został zablokowany w 244 krajach, czyli ogólnie praktycznie cały świat. Niestety, ze względu tylko na to oto jedno, że tak powiem, roszczenie, ponieważ tutaj gdzieś było wcześniej, SM, o tutaj to samo, i tutaj pojawi się drugi raz to samo, i 43 sekundy, nie, to pewnie obstawiam, że to mogło być, nie wiem, wejście do samochodu, przejechanie kawałka, wyjście i ten sam utwór leciał. I drugi raz się załapało, a jak drugi raz się załapuje, no to już jest zablokada. I nic nie mogę zrobić, ani tego usunąć, bo to jest stream za długi, klikam sobie usuń i niestety pokazuje mi, nie można edytować tego filmu, gdyż jest za długi, no bo trwa tam 12 godzin, bo nie wiem, bardzo fajna gra, ale niestety nie mogę wam tego pokazać, replaya sam sobie mogę obejrzeć, ale no wam niestety, no nie mogę, no po prostu zablokowany jest. Czwarte miejsce zajmuje Far Cry 3, ku mojemu zdziwieniu. Skończyliśmy tu fabułę, mamy 329 wyświetleń, 30 lajków do góry i 3 na dół. Potem jest Wolfenstein z wynikiem bardzo miernym, 157, 19 łapek w górę, 0 na dół, to jest bardzo ciekawe. No i ostatnie miejsce zajął Horizon Zero Dawn, ale był najbardziej poszkodowany, bo w tym, że tak powiem, dniu były żniwa u babci, ten stream to tylko 4 godziny jak widzimy. No i tylko 131 wyświetleń, ale to porównali do Wolfensteina, który trwał 10 godzin, także nie przejmujmy się tym. I 16 łapek w górę. Jak widzimy tutaj, pokazuje 11 godzin 55 minut, ale tu było 13, tam się to przetwarza ten film na YouTubie, nie wiem co oni z tym robią, ale coś tu jeszcze jest zrąbane, jeśli się kliknie, to pokazuje tylko 2 godziny, a gdzie ta reszta godzin, nie? To jest tam jeszcze jakoś ten Wiedźmin się tam przetwarza, bo to nie wiadomo co to się dzieje tam jeszcze z tymi YouTubami tam. World of Tanks trwał tutaj 11 godzin 38 minut, a Watch Dogs 11 godzin, prawie ogólnie w każdy stream 12 godzin, no oprócz tego może Wolfenstein tutaj 11, tutaj można połączyć z tym też, ale to było ogólnie, bo tutaj skończyłem wcześniej Far Cry'a, to dorobiłem Wolfensteina troszkę, w sumie tu wyszło łącznie 10 w jednym dniu, 11, 12, no i 12, 12, 12, także no, no ale jednak wygrał Wiedźmin, tak? No, to tak tyle z jakichś podsumowania tego, że tak powiem. A, jeszcze z podsumowania to wyszło, że mieliśmy chyba 687 subskrypcji, a teraz jest 754. Jak to obliczyłem wcześniej przed streamem, wyszło 63 subskrypcje przez cały tydzień. Doszło do nas, także cieszę się i dziękuję nowym szczególnie subskrybentom za zainteresowanie się moim materiałem. No i tak by się prezentował mój, że tak powiem, repertuar na najbliższy czas. No i z mojej strony to chyba byłoby na tyle, co tu więcej się rozwodzić nad tym tematem. Ja wam życzę smacznego obiadku niedzielnego, udanej niedzieli, spędzonej oczywiście z rodziną, albo jakieś filmy sobie fajne pooglądacie z rodziną, bo ważne, żeby było w rodzinie. Ja to myślę, że ja się już się będę z wami żegnać, dzisiaj sobie zrobię wolne, także no cóż, do zobaczenia. Zapewne w poniedziałek już na moim kanale.
Także cześć, trzymajcie się i do zobaczenia już w poniedziałek. Pa, pa!